mieszkał tam, gdzie morza brzeg. Stał mały domek z drew, żył w nim artysta, pędzlamistrz, pejzażysta. On jak nikt w barwy wplatał czar. Bóg dał mu taki dar, że mógł w obrazie zamknąć światło i czas. Cudne historie na płótnach swym pędzlem kreślił i pełne prawdy, no bo stare tak jak świat. To historie o świętych, co w sercach nieśli boskie przesłanie, a z nim Bożej chwały i miłości znak. Brat Jan miał przyjaciół swych i bardzo lubił ich, troje ich było, cudnych także aż miło. To Leopold i Tymek Chwat, a obaj niczym brat są dla Renaty, pośpiesz się poznać ich. Znajdziesz tu przyjaźń, co szczera jest tak jak złoto, ucieszy duszę i ogrzeje serce twe. A ja piosenkę zaśpiewam ci z ochotą, przyłącz się do mnie bracie, nie wstydź się, bo nie ma nawet czego ci dali, nie. Bo potrafią z siebie dać tak wiele. Odwiedź mnie w nocy, wtedy sam przekonasz się. Gości prosimy was, nasi przyjaciele, słuchajmy razem tej historii, którą nam opowiedział. Przypowieść o talentach. Jaka ładna figurka. Bardzo mi się podoba ta myszka. Jaka ładna. Tak, jest podobna do mnie. Aha. Leopoldzie, zrobiłaś dużo figurek. Tak, bracie Janie. Są takie ładne. A jaką teraz robisz? To jest żaba, która skacze. Żabka? Skacze? Tak, spójrz. O, bardzo ładnie. I ta żaba potrafi skakać? Jasne, spójrz. I co? Ojej, no i jak ci się podoba? Skacze bardzo, bardzo daleko, bracie Janie. Wspaniałe. Zrobiłem ją z papieru. Jak ją zrobiłeś? O, ktoś puka do drzwi. Kto to może być? Ktoś puka. Zaraz zobaczymy. Mogę się pobawić twoją żabką? Jasne, spróbuj. I co? Ale skacze, co? List od siostry Anny Teresy. Hurra! Siostra Anna, co napisała? Drodzy przyjaciele, piszę, żeby wam powiedzieć, że 15 przyjeżdżam na misję do waszej miejscowości. Przyjedzie tutaj, hurra! Wpadnę z wizytą, bo bardzo chcę się z wami spotkać i porozmawiać. Pozdrawiam, siostra Teresa. Tak, hurra. 15? Dzisiaj jest 15. Przyjedzie dzisiaj? Ale przypadek. Dziś jest dzień jej patronki. To bardzo szczególne święto. Dzień świętej Teresy z Avila. Dzisiaj są imieniny siostry? Tak, dokładnie. Urządzimy jej przyjęcie, niespodziankę? Tak, niespodzianka. Dobrze. Przyjęcie dla siostry. Zastanówmy się, co zrobimy. Tak, jasne. Macie jakiś pomysł? Zastanówcie się. Zaraz. Co to zrobisz? Mogę zagrać piosenkę na gitarze. Znakomicie. Tak. Siostra będzie zachwycona. Świetny pomysł. A ja zrobię plakat z napisem Kochamy cię, siostro. Tak, genialne. A co ty zrobisz, Tymku? Ja? Nie umiem nic zrobić. Jestem malutki. Jesteś malutki? Tak, tak. Ale jest jedna rzecz, którą robisz świetnie. Tak? A co to jest? Do czego Tymek ma talent? Do wierszy, dokładnie. Bracie. Dokładnie. Tak, tak. Jestem naprawdę świetny. Widzisz, Tymku? Potrafisz pisać wiersze. Dobrze, ułożę wierszyk dla siostry. Tak, wierszyk dla siostry. Świetny, Tymku. Piosenka i jeszcze wiersza. To będzie piękne przyjęcie. Siostra na pewno się ucieszy. Tak, a ja? Co mam zrobić? Już wiem. Upiekę ciasto. Ciasto dla siostry. Brat Jan pierze świetne ciasto. Ojej, ciasto dobrze, dla siostry. Muszę kupić składniki. Tak. Zajmijcie się przyjęciem. Zajmiemy się wszystkim. Co miałem zrobić? A, plakat. Dobrze. Wiersz dla siostry Teresy. Siostra. Ojej. Jak ciężko się pisze tym ołówkiem. No nie do wiary, muszę to wszystko zmazać. Co się stało, Renatko? Nie będę mogła zagrać, zerwała mi się struna. Jaka szkoda. Za to mnie rozlała się farba. Spójrzcie, co za katastrofa. Nie uda mi się chyba namalować tego plakatu. Idę. Właściwie nic się nie stanie, jeśli nie będzie piosenki. Siostra nie wiedziała, że miałam ją zaśpiewać, więc nie będzie jej smutno. No to ja nie będę pisał wiersza. Może ona wcale nie lubi poezji. Wystarczy ciasto, prawda? Tak, myślę, że ciasto wystarczy. Na przyjęciach najważniejsze jest jedzenie. Tak, zrobimy to, co wszyscy. Zaśpiewamy jej 100 lat i już. Tak, chodźmy.
Zaraz. Niech nam żyje sto lat. Już jestem. Idą przygotowania? O, zaczęliśmy, ale przerwaliśmy pracę. Przerwaliście pracę? Dlaczego? Nie. Mnie zerwała się struna od gitary. I ołówek był dla mnie za duży. A mnie cała puszka farby wylała się na plakat. Nie zrobiliście? Nie. Przy pierwszej trudności porzuciliście wasze talenty? Nasze co? Wasze talenty, naturalne dary, które dał wam Bóg, byście uszczęśliwiali innych. Renatko, tobie Bóg dał talent muzyczny. Mnie? Tobie, Leopoldzie, dał duszę rzeźbiarza. A tobie, Tymku, duszę poety. Mnie? I nie wykorzystacie tego, żeby uszczęśliwiać innych? Ale... Skończycie jak człowiek z przypowieści o talentach. Z przypowieści? Z przypowieści. Opowiedzieć wam? Tak, przypowieść! Hurra, hurra, hurra! Przypowieść! Jest to przypowieść o talentach. Wyjaśnię wam, co to jest talent. W czasach Jezusa talent stanowił wielką sumę pieniędzy. Dużo pieniędzy? Dużo pieniędzy. Stos złota i srebra. Ojej, pan z osłem. Jakie ładne. Dobrze. Przypowieść mówi tak. Był pewnego razu człowiek, który musiał wybrać się w podróż do dalekiego kraju. Przed wyjazdem zawołał swoje sługi, żeby powierzyć im ważne obowiązki. Wszedł pierwszy sługa. Słucham, panie. Pierwszemu dał 5 talentów i powiedział: weź te 5 talentów i zarządzaj nimi pod moją nieobecność. Oczywiście, panie. Przyszedł drugi sługa i także otrzymał pieniądze. Słucham, panie. Weź proszę te 2 talenty. Chcę, żebyś nimi zarządzał, kiedy będę poza domem. Tak zrobię, panie. Do widzenia. W końcu pojawił się trzeci sługa. I temu pan dał 1 talent, mówiąc to samo, co poprzednim. Słucham, panie. Weź ten talent. Chcę, byś nim zarządzał, kiedy będę daleko. Po tym, jak rozdał każdemu słudze według jego zdolności, pan wyruszył w podróż do dalekich krajów. Pewnego dnia, gdy był już daleko, jego pierwszy sługa postanowił wypełnić polecenie, które otrzymał. Kupię te owce! W końcu kupił pastwisko i stado owiec. Do widzenia, dziękuję. Tak dobrze się nimi zajmował, że niedługo jego stado rozmnożyło się kilkukrotnie. W tym czasie sługa, który otrzymał 2 talenty, kupił za nie tereny uprawne. Panu i dziękuję. Siał, zbierał i sprzedawał plony. Po pewnym czasie jego 2 talenty zamieniły się w 4. Sługa, który otrzymał 1 talent, myślał o komplikacjach, których by mu przysporzyło robienie interesów. A ponieważ nie chciał problemów, wziął pieniądze i ukrył je. To będzie dobrze. Wreszcie pan powrócił do domu i wezwał sługi do siebie. Panie, dałeś mi 5 talentów. Spójrz, oto zdobyłem kolejne 5 i daję je tobie. O, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. O!
Panie, dałeś mi 2 talenty. Obróciłem nimi i zarobiłem kolejne 2. Oto ci je przynoszę, panie. A, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach? Nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Panie! Wiem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz zbierać plon tam, gdzie nie posiałeś. Bałem się ciebie, więc ukryłem talent w ziemi. Oto masz to, co twoje, panie. Sługo zły i leniwy. Skoro wiedziałeś, że jestem wymagający, trzeba było oddać pieniądze do jakiegoś banku. A ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Widzicie? Człowiek, który zakopał swój talent, postąpił jak wy. Mógł zrobić coś dobrego dla innych, ale się bał. Ale mnie się zerwała struna od gitary. Nie mogłam nic zrobić. Ja też nie. Ołówek był dla mnie za duży. A mnie rozlała się farba, bracie. Tak, no właśnie. Bóg chce, żebyśmy pokonywali przeszkody. Na pewno da się rozwiązać wasze problemy. A może ja wymyślę wiersz, a Renatka go zapisze i zaśpiewa? Tak. Ale... przecież w mojej gitarze brakuje struny. Nie martw się, ja mam strunę w mojej norce. Pójdę jej poszukać. Świetnie. Niesamowite. Tymek ma tam wszystko. Tak. O, proszę, oto struna. Jesteś kochany. Będzie dobra do twojej gitary? Tak, dziękuję ci. Cieszę się. Widzisz, Renatko? To było proste. Tak, to bracie prawda. Janie, miałeś rację, tak. Dziękuję. A ja nie mam rozwiązania, bracie Janie. Plakat jest zniszczony, nie można go naprawić. Jaka szkoda. Chcesz ukryć talent jak sługa z przypowieści? Nie ukryję go, zrobię nowy. Masz inną kartkę, bracie? Tak, oczywiście, Leo. Dla nieustraszonych zawsze znajdzie się kartka. A, hurra! Namaluję zupełnie nowy, piękny plakat, zobaczycie. Nowy plakat, tak. A co z tym, wyrzucić? Tak, wyrzuć. Wymięta kartka. Nie, poczekaj, bracie Janie, nie wyrzucaj kartki, nie wyrzucaj jej. Nie wyrzucaj? Nie wyrzucaj jej. Co z nią zrobisz? To niespodzianka. Poproszę. Znalazł sposób na pomnożenie swoich talentów. Rzeczywiście. Napiszmy piosenkę. Tu masz kartkę. O, masz. Widzę, że wykorzystujecie i pomnażacie swoje talenty. Tak. A ja pomnożę moje. Zrobię ciasto. O, będzie pyszne. Dobrze, napisz. Urządzamy przyjęcie, dobrze? Zaraz chwileczkę. Nie. Niech pomyślę. A już wiem. Dobrze. Napisz. Przyjechała siostra. Żeby nas odwiedzić. Ładną napisaliście piosenkę. Dziękuję, bracie Janie. Renatko, pomożesz mi przy cieście? Tak. Dodaj tu żółtka, dobrze? Dobrze. Proszę. Bardzo dziękuję, Renatko. Świetnie. Dobrze wam idzie. Nie zbliżajcie się do ognia. Zaraz. Ta siostra? Dobrze. Ta siostra. Dobrze, dzieci. Ciasto już się piecze. Wspaniale! Kiedy dzisiaj rano wstałam i przez okno swe wyjrzałam, usłyszałam głos ptaszyny, że ktoś padnie w odwiedziny. Zobaczę, jak się ma nasze ciasto. Będzie pyszne! O, jak ładnie pachnie! Co za zapach! Jak wyszło? O, jak ładnie pachnie, prawda? Pachnie wspaniale. Trzeba je udekorować. Ciasto! Dobrze, uprzątnijmy stół na przyjęcie dla siostry. Tak! Zgoda? Zabierzmy stąd te rzeczy. Tak. Bracie, ja nie przyniosłem kubeczki. Dziękuję. Nie ma za co. Witaj.
śmietana. Bita śmietana będzie ze wszystkich stron? Tak, ciasto będzie pyszne. Teraz różowy. O, jakie ładne ciasto. O, różowe szlaczki. I napis Teresa. Ciasto, że palce lizać. O, w samą porę, proszę siostro. O, szczęść Boże. Witaj w domu, jak cześć miło. Cześć Boże, witaj bracie. Cześć Renatko, cześć Tymku, jak się macie? Dobrze, mam coś dla was. O, jak miło. Proszę bardzo, to książka. Jaka piękna. Dziękuję. My też mamy dla siostry prezent. Tak. Naprawdę? Prezent dla mnie? Tak. Jaki? Nie mogę zdradzić. Brat Jan powiedział, że to ciasto niespodzianka na twoje imię. Zrobiliście ciasto. To znaczy niespodziankę dla mnie. O, to niespodzianka. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje 100 lat. Niech nam żyje, droga siostra. Niech nam żyje 100 lat. Upiekliście dla mnie wspaniałe ciasto. Pięknie udekorowane i z moim imieniem. Tak, ale to nie wszystko. Naprawdę? Dzieci napisały też piosenkę. Piosenkę tak, dla mnie? Dla siostry. To zaszczyt. Posłuchamy? Oczywiście, że tak. Proszę usiąść. Zaczynamy. Tymku, jesteś gotowy? Tak, zaczynamy. Zamieniam się w słuch. Kiedy dzisiaj rano wstałam i przez okno swe wyjrzałam, usłyszałam głos ptaszyny, że ktoś wpadnie w odwiedziny. Jak ptaszyna wyśpiewała, droga siostra przyjechała. Dla nas radość, dla nas szczęście, urządzimy jej przyjęcie. Dla nas zaszczyt i nagroda, tak ta siostra nam jest droga. Niech ją Bóg pobłogosławi, święta Maria za nią wstawi. Niech jej strzeże anioł stróż, niech się siostrze w życiu darzy. Zawsze uśmiech ma na twarzy i miłości niech ma wiele. W świątek, piątek i w niedzielę. Niech nam zawsze będzie rada, jak najczęściej do nas wpada i do stołu z nami siada. Przyjaciółką naszą jest. Niech na wietrze tańczą liście i śpiewają ptaki wszystkie tę piosenkę tak jak ja. Dziękuję, ale macie talent. Tak? Wspaniała piosenka. Dziękujemy. Dziękujemy. Kto ją napisał? Muzyka jest Renatki, tak. A słowa kogoś, kto twierdził, że nie ma żadnego talentu. Tak. Sprawiliście mi wielką radość, dzieci. Tak? A gdzie się podziewa Leopold? Leopold? Tutaj jestem, siostro. Wszystkiego najlepszego. Zrobiłam dla siostr prezent. Leopoldzie, miło cię widzieć. Prezent dla siostry. Jeszcze jeden? Tak, otwórz go, siostro. Co to jest? Ta-da! Piękna wymięta kartka dla siostry. Dziękuję, Leopoldzie. Nie ma za co. Leopoldzie, tak? Dałeś siostrze kawałek wymiętego papieru? Obróćcie pakunek na drugą stronę. Jakie ładne. To szopka z papieru. To cudowne, o, naprawdę tak. Piękna. Jak udało ci się wpaść na tak oryginalny pomysł? To brat Jan powiedział mi, żebym się nigdy nie poddawał. Leo wątpił w swój talent. Ale jak to możliwe? Mieliśmy trudności z urządzeniem przyjęcia, ale brat Jan zachęcił nas, żebyśmy się nie poddawali i opowiedział nam przypowieść. Aha, a którą tak. przypowieść? Tę, którą powinniśmy wysłuchać zawsze, gdy jesteśmy zniechęceni. Tak, otworzymy pozytywkę? Tak, tak, zobaczymy pozytywkę? Przypowieść. Spójrz, siostro. Zobacz, jaką mamy pozytywkę. Jakie ładne. Ludzie, jeden ma więcej pieniędzy, a drugi mniej. Siostro, zobacz. O, jakie piękne. Piękna, po prostu. A jeden z nich trzyma worki pieniędzy w rękach. Nie, nie, jeszcze jeden leży na ziemi. Pan co wór złota miał i na 2 lata musiał pognać za sprawą gdzieś na kraj świata. Nim ruszył, wezwał służbę, która w domu została, polecić by o jego dobytek dbała. 5 talentów ci daję,
rzekł do pierwszego: pokaż mi, że potrafisz pomnożyć tę kwotę. Dwie monety drugiemu dał i rzekł do niego: aby było ich więcej, zrób dobrą robotę. A ostatni talent dla trzeciego sługi, ten przyjął go ze strachem, bał się o niego. Padnę w tarapaty, myślał, lub gorzej, w długi. Kiedyś trzeba będzie je spłacić, a nie mam z czego. Jasny cel pan im dał i ruszył w drogę, by spraw dopilnować. W dalekich stronach dwaj się wzięli do dzieła. Ci znali przestrogę, że bez chęci i pracy nie ma kołaczy. Pierwszy kupił owce, pilnował statka, podwoił 5 talentów, niezła to gratka. Ten drugi jak to rolnik w polu pracował. Gdy sprzedał bujne plony, kwotę zdublował. A ten sługa, który dostał tylko 1 talent, miał lenia za skórą, więc lenił się dalej. Po co interesy? Dumał. To tylko zmartwienie. Pewniej złoto schować w dziurze pod solidnym kamieniem. Wrócił pan i zaraz też woła swoje sługi. Ten pierwszy się pochwalił zyskiem i pracą. Szczerze dziękuję ci, mój drogi. Dobry użytek zrobiłeś z pieniędzy, które ci dałem. Odbierz nagrodę za to. Drugi sługa też był bardzo, bardzo kontent. Spory zysk przyniosły mu plony z uprawy. 2 razy tyle wziął, co dostał za każdy talent, więc nagrodę pan mu dał i nie ma sprawy. Rzekł ten trzeci, zwinął w głosie: kiedy odjechałeś, strach mnie wielki obleciał. Pewnie nie wiedziałeś, swoje złoto pod kamień do dziury włożyłem. Zysku mi to nie dało, ale nie straciłem. Jesteś nieudacznikiem, rzekł pan rozgniewany. Zysk złoto daje w banku, a nie pod skałami. Tracić w interesach nie mam też ochoty. Żegnam, bo właśnie zwalniam cię z roboty. Tyle tobie dał dobry Bóg. Dla każdego ma talent, by każdy mógł. Z Bożym talentem lepszy jest cały świat. Dzięki talentom świat ma dużo mniej wad. Przypowieść o talentach. Piękna. Piękna piosenka. Piękna przypowieść. Piękna przypowieść, piękna szopka. Tak, to ale Leo, jak mogłeś zwątpić w swój talent? O, jestem głupi. Nie, nie jesteś głupi. Każdy z nas posiada wielkie bogactwo, które dał mu Bóg. Czasem tylko go nie widzimy. A czasem ci najbiedniejsi są najbogatsi. Na przykład był raz święty, który nie był zbyt inteligentny i z trudem się uczył. Nazywał się Jan Maria Vianney. Znany też jako święty proboszcz z Ars. Zobaczmy! Chodźcie! Pochodził z głęboko katolickiej wiejskiej rodziny. Kiedy był dzieckiem, pracował w polu i pilnował owiec. Zawsze chciał być księdzem i opowiadał swoim przyjaciołom pastuszkom o katechizmie, którego uczyła go matka. Gdy poszedł do szkoły, jego proboszcz zdał sobie sprawę, że pomimo trudności w nauce byłby dobrym księdzem, więc zachęcał go do starań. W tamtych czasach kościół był we Francji prześladowany. Pierwszą komunię Jan przyjął w ukryciu. Został wezwany na wojnę, ale ciężko zachorował i nie mógł pójść. Wstąpił do seminarium. Jednak pomimo ogromnego wysiłku nie mógł nauczyć się języka łacińskiego. Dopiero za 4 razem zdał egzaminy i został wyświęcony. Skierowano go do mało znaczącej wioski, żeby jego małe zdolności nie rzucały się w oczy. Mieszkańcy wsi rzadko chodzili do kościoła i myśleli tylko o zabawach i rozrywkach. Jan Maria rozpoczął życie w modlitwie i pokucie w intencji swoich parafian. Chociaż nie miał łatwości mówienia, przygotowywał z wielkim wysiłkiem kazania, aż ludzie z innych wsi zaczęli przychodzić go słuchać. Czasem zapominał kazania w środku i z trudem odtwarzał je z pamięci. Mówił z taką miłością do Boga i był tak dobry dla innych, że cała wieś zaczęła się zmieniać.
I choć nie posiadał mądrości dumnych filozofów tamtych czasów, święty proboszcz z Ars zmienił społeczeństwo. Tysiące ludzi przybywało do małej wsi z odległych stron, żeby słuchać go i odmienić swoje grzeszne życie. Święty proboszcz z Ars! Wspaniały człowiek! I tak wiejski ksiądz, który nawet nie znał łaciny, pomnożył swój mały talent i został świętym. Dobrze, muszę już wracać do klasztoru. No, zostań z nami. Ale wkrótce was odwiedzę. Siostro. Szkoda. To było wspaniałe przyjęcie. Cieszę się, że tak dobrze wykorzystaliście swoje talenty. Daliście mi wiele radości. Dostałam też wspaniałe prezenty. Wspaniałe przyjęcie. Bardzo dziękuję. Szczęść bardzo Bogu. Dziękujemy za odwiedziny. Proszę do nas wrócić. Jesteście wspaniali. Tak, odwiedź nas jeszcze, siostro. Bardzo siostrę kochamy. Siostro, siostro. Woda święcona. Dziękuję, Renatko. Do widzenia, siostro. Szczęśliwej drogi. Do widzenia, siostro. Do widzenia. Dziękujemy. Pa, pa. Pancowór złota miał i na dwa lata musiał gnać za sprawą gdzieś na kraj świata. Nim ruszył, wezwał służbę, która w domu została, polecić by o jego dobytek dbała. Daję ci 5 talentów. Rzekł do pierwszego: pokaż mi, że potrafisz pomnożyć tę kwotę. Gdy monety drugiemu dał i rzekł do niego: aby było ich więcej, dobrą zrób robotę. A jeden talent dał trzeciemu słudze. Ten przyjął go ze strachem, bał się o niego. Wpadnę w tarapaty, myślał, albo gorzej, w długi. Trzeba je spłacić, a nie mam z czego. Jasny im pan dał cel i ruszył w drogę, by swych spraw dopilnować, nowy szlak wyznaczyć. Dwaj się wzięli do dzieła, znali przestrogę, że bez chęci i pracy nie ma kołaczy. Ten pierwszy kupił owce, pilnował statka, podwoił 5 talentów, niezła to gratka. Drugi był ogrodnikiem, w sadzie pracował, sprzedał jabłka, kwotę w sezon zdublował. A ten sługa, który dostał tylko 1 talent, pracy wciąż unikał i lenił się dalej. Po co mi interesy? Dumał. To tylko zmartwienie. Pewniej schować złoto w skrytkę pod solidne kamienie. Wrócił pan i zaraz też woła swoje sługi. Ten pierwszy się pochwalił zyskiem i pracą. Szczerze ci dziękuję, mój drogi. Dobry użytek zrobiłeś z pieniędzy, które ci dałem. Nagrodzę cię za to. Drugi sługa też był bardzo, bardzo kontent. Spory zysk przeniósł mu handel jabłkami. 2 razy tyle wziął, co włożył za każdy talent, więc nagrodę pan mu dał z gratulacjami. Rzekł ten trzeci z winą w głosie: kiedy odjechałeś, strach mnie wielki obleciał. Pewnie nie wiedziałeś, swoje złoto pod kamień do skrytki schowałem. Zysku mi to nie dało, lecz nie straciłem. Jesteś nierozsądny, rzekł pan o poranku. Zyski są większe, gdy złoto trzymasz w banku. Na straty w interesach nie mam ochoty. Żegnam, zwalniam cię z roboty. Ileż dobry Bóg w darze ci dał, chcę byś na zlecenie wydawnictwa Promyczek, Studio Eurocom, Warszawa 2013. Dialogi Jan Chojnacki, reżyseria Józef Mika, dźwięk i montaż Sławomir Karolak, konsultacje teologiczne ksiądz Andrzej Mulka, tekst biblijny na podstawie Pisma Świętego Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, edycja Świętego Pawła 2009, kierownictwo produkcji Monika Krasowska, teksty piosenek Krzysztof Hajduk, kierownictwo muzyczne Sławomir Karolak. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Wolszczak, Renata Pękul, Robert Tondera, Zuzanna Galia, Sławomir Głazek, Aleksander Sosiński, Józef Mika. Wykonanie piosenek Jacek Zawada, Małgorzata Szymańska, Jacek Wolszczak, Jolanta Wilk.